Na program zaprasza S-Bank Bank Spółdzielczy. Dzień dobry, witam panie prezesie. Dzień dobry panie redaktorze. Panie prezesie, mówi się, że po epidemii koronawirusa już wszystko nie będzie takie samo jak do tej pory i odnoszę to do bankowości. Czy również takie przekonanie jest w bankowości? No tak, mamy dziś przyspieszony kurs cyfryzacji, korzystania z narzędzi elektronicznych. My u siebie obserwujemy taką tendencję. Wielu klientów, która do tej pory miała u nas zakupioną czy zakontraktowaną bankowość elektroniczną, karty, nie wszyscy z nich aktywnie korzystali. Dzisiaj ta aktywność jest dużo większa. Obserwujemy również propozycje nowych wniosków o aktywowanie tego typu usług. No jest to związane obecnie głównie z poczuciem bezpieczeństwa, żeby nie korzystać jednak z pieniędzy, z banknotów, a korzystać z płatności kartą, aby nie móc przychodzić, realizować podstawowe operacje do placówek bankowych, aby je można było robić z domu, z telefonu, z komputera. No i to mamy takie, że tak powiem, przyspieszone działania i one już pozostaną. Znaczna większa część klientów banków będzie korzystała z tego typu rozwiązań po tym okresie. Czyli rozumiem, że w chwili obecnej znacznie zarysowała się taka internetowa płatność, czyli płatność bezgotówkowa. Tak, tak. Oczywiście te tendencje były widoczne wcześniej, natomiast w tej chwili widać znaczne przyspieszenie, podają to wszystkie statystyki. My u siebie w banku również obserwujemy, że ta tendencja jest w tej chwili mocno przyspieszona. Czyli rozumiem, że w dobie koronawirusa i później po epidemii będzie takie przyspieszenie cyfryzacji, mówiąc kolokwialnie, klientów. Tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że większa część klientów nie będzie przychodziła do placówek bankowych realizować podstawowe operacje, czyli sprawdzić co do rachunku, dowiedzieć się o jego historii, zrealizować podstawowe płatności. Dużo ludzi będzie korzystało z elektronicznych form płatności, czyli kart. Przepłacenie przy pomocy blika, to jest bardzo wygodne, więc to na pewno zostanie. Natomiast zostaną również placówki bankowe i doradcy, ponieważ jest wiele usług bankowych, która wymaga konsultacji, spotkania się i te usługi dalej pozostaną. Natomiast bo mówię, troszeczkę pan wyprzedził moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, jak w obecnej dobie bank wspiera swoich klientów? Czy to firmy, czy to osoby prywatne? No w tej chwili to największa potrzeba występuje u klientów indywidualnych i przedsiębiorców, którzy utracili w sposób natychmiastowy swoje wpływy. Dla nich przygotowaliśmy specjalną procedurę, która umożliwi odroczenie spłat rat kredytu do 30 września. Na tą chwilę uważamy, że jest to optymalny termin, aby kraj uporał się z epidemią i życie powoli wracało do równowagi. Jak szybko ta równowaga będzie następować, zobaczymy. Jeżeli będą potrzebne kolejne decyzje, w takich sprawach będziemy je podejmować. Ta procedura umożliwia zupełnie online'owe złożenie wniosków, jak i online'owe otrzymanie od nas decyzji o tej prolongacie, aby ona była skuteczna. Klient posiadając, wystarczy, że posiada skrzynkę mailową, nie musi pojawić się w banku, aby przesunąć spłatę rat kredytu. Czy ta operacja ponosi jakieś dodatkowe koszty u klienta? Zawieszenie rat kredytu? W sytuacji z tytułu epidemii, jeżeli ktoś ma trudności w regulowaniu zobowiązań wobec banku, takie prolongaty nie są związane z żadnymi dodatkowymi opłatami. A o czym taki klient powinien pamiętać przy zawieszeniu rat kredytu? Przede wszystkim. Klient powinien przemyśleć, jaki okres wybrać, jeśli chodzi o odroczenie spłat rat kredytu, no ponieważ kiedyś te raty trzeba będzie zapłacić, więc im to odroczenie jest dłuższe, tym jakby więcej odsetek będzie płacił od kredytu. Natomiast ten termin nie może być też zbyt krótki. My wiemy, że klienci obecnie mają trudności nie tylko w regulowaniu płatności bez banku, ale też jest kwestia czynszów, wynagrodzeń pracowników, jeśli chodzi o podmioty gospodarcze. Więc uważamy, że jeżeli nawet ta epidemia po 2-3 miesiącach minie i zaczniemy wracać do normalnego życia, to jednak będą różne potrzeby do załatwienia. Niekoniecznie to bank musi w pierwszej kolejności oczekiwać na spłatę kredytu.
Teraz może zadam troszeczkę takie nawet naiwne pytanie, ale widząc, gdy rozpoczęła się epidemia, długie kolejki przed bankami, gdy ludzie wypłacali gotówkę bardzo dużo, to zapytam tak, czy klienci powinni obawiać się, że w bankach zabraknie pieniędzy? Tak, oczywiście uważam, że nie powinni się obawiać. Mamy zapewnienie ze strony Narodowego Banku Polskiego, było to publicznie ogłoszone, że banki będą miały zapewnioną taką płynność, żeby wystarczyła na funkcjonowanie. Nasz bank ma bardzo dobrą pozycję płynnościową. Po początkowym okresie, kiedy faktycznie część klientów zdecydowała się na wypłatę części swoich oszczędności w gotówce, w tej chwili takie sytuacje nie mają miejsca. To jest też naturalne. Zawsze, kiedy się o coś obawiamy, sięgamy po gotówkę. Mamy to trochę zakorzenione. Natomiast nie ma powodów do obaw. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje do 100 tysięcy euro oszczędności klientów w każdym banku. Dodatkowo my jako S-Bank, Bank Spółdzielczy, działamy w dużej grupie 200 banków spółdzielczych i ta spółdzielcza grupa bankowa wzajemnie sobie gwarantuje też płynność i wypłacalność, więc na tą chwilę zupełnie nie ma podstaw do obaw. Dziękuję panie prezesie za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.